Witam w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że mnie aż tak za bardzo nie prześwietli. Nie wiem, może słychać mewy w tle. Ja słyszę, nie wiem, chciałabym chyba się uciszyć. I może i by było słychać. Dzisiejszym zapachem dnia, a wczoraj na wieczorny spacer ja użyłam Azabash, tego zapachu marki czeskiej Pigmentarium, tego najdroższego, czy wartego swojej ceny. Polemizowałabym. Na pewno najciekawiej wyglądał flakon, bo pamiętam, że był czarny, chyba nieprzeźroczysty, chociaż ja jakoś nie do końca jestem zwolenniczką nieprzeźroczystych flakonów. Zapach budzi skażenie z dawnym niemal, czyli Alchimie, czy też tym Lune Etoile z Chabot, który kiedyś też miałam. Jeszcze mam taki jeden zapach bardzo mało znanej marki, Delicy się nazwę do niej opowiadała, tu też jest taki właśnie klimat, tego zapachu Alchimie, nie wiem. Co chciałam powiedzieć? Jeżeli chodzi o właśnie wieczór, to Azabash. On ma sobie jakąś taką iskrzącą nutę, taką migotliwą, nieco lekko fizjologiczną, intrygujący zmienny. Natomiast nie jakoś tak fascynujący, żebym chciała mieć flakonik. Natomiast ten zapach właśnie towarzyszył wieczorem na nasze pójście na najbliższą plażę i w ogóle wracaliśmy, chociaż to było może i głupie, nie wiem. Bez telefonu, bez latarki, więc takim skrótem przez taki nadmorski las, ale udało się tak zejść, że zeszliśmy akurat. Ale za to było błyskawiczne zejście. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Dzisiaj z kolei był ten urodzinowy, wersja druga, czyli ta bez rekonstrukcji jodłem. Więc on jest dzisiaj w użyciu, ten na zamówienie od Jakuba Pietrynki z mocno przedłużoną fazą świeżą, porzeczka rabarber, ciemny, ponury, głęboki, wytrawny las. I jeżeli chodzi o ten zapach, to muszę powiedzieć, że ta wersja jest po prostu doskonała od A do Z i to jest ten zapach, który ja nazwałam pod tym kątem, bo na zamówienie wybierało się etykiety, personalizowana etykieta, nazwa, wszystko to jest MFEO, czyli Magias Forestales Oscuridad, czyli magia leśna ciemność, i taki jest ten zapach.